Zbigniew Stypułkowski, Zaproszenie do Moskwy, taśma druga, ścieżka pierwsza. Nie brakło nawet kilku ośmioklasistów, z których jeden zdał już maturę. Ci ostatni kierowali naszymi zbiórkami otoczonymi tajemnicą nawet w stosunku do niektórych rodziców. Wieczorami przy ogniskach śpiewałem pierwsze pieśni patriotyczne i słuchałem opowiadań o związkach wojskowych młodzieży, które ruszą do boju, gdy tylko Moskale z Niemcami wezmą się za łby. Powoli starsi nasi koledzy zaczęli pojedynczo znikać. Krążyły między nami słuchy, iż przekradają się przez granice, wzywani do oddziałów strzeleckich. Mobilizacja. Wielkie czerwone afisze, rozlepione po wszystkich murach i płotach, mają, rzekłbyś, magiczną siłę wprawiania świata w szaleńczy wir. Nikogo o nic się dopytać nie mogę. Wszyscy i wszystko naokoło wydaje mi się tak straszliwie niezrozumiałe. Leżę wieczorem cicho w łóżku. Wielki księżyc świeci nad skałami, które echem odbijają spazmatyczny krzyk żony wezwanego na wojnę rezerwisty. Ktoś inny przejmującym głosem wyśpiewuje pożegnanie rodzinnej zagrody. Słyszę z drugiego pokoju szept matki do ojca: jak myślisz, będzie wojna? Wypadki wskazują, że jest to bardzo możliwe, odpowiedział ojciec. Jakie szczęście, że to teraz, kiedy nasi chłopcy tacy mali, przynajmniej oni już na żadną wojnę nie pójdą. Biedne matczysko pomyliło się bardzo. Nie przypuszczała, jakie ofiary jeszcze poniesie, ani tego, że w 30 z górą lat później sama nałoży mundur. Nie dziw, skoro brat mój najstarszy liczył wówczas lat 12, ja 10, a najmłodszy skończył ledwo 7. Wybuchła wojna. Wracałem do Warszawy wśród chaosu mobilizacji rosyjskiej, przeprowadzanej pospiesznie w rejonie nadgranicznym i wśród panicznych wiadomości o posuwaniu się wojsk nieprzyjacielskich. Po raz pierwszy w życiu jechałem pociągiem towarowym. Pociąg ten nie miał swego rozkładu jazdy i szturmem zajmowało się w nim miejsce. Po raz pierwszy w życiu słyszałem rozpaczliwy krzyk zagubionych dzieci i poczułem bezwzględną przewagę siły fizycznej, reprezentowanej przez żołdactwo rosyjskie, nad jakimkolwiek porządkiem i prawem. Po raz też pierwszy straciłem swe mienie, które reprezentowane wtedy było przez zabawki i trochę książek. W szkole zastałem już innych kolegów. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, ci kilkunastoletni moi towarzysze przekształcali się w miarę biegu wydarzeń z małych, dokazujących bębnów w świadomych wielkich przeznaczeń i ciążących na nich obowiązków obywateli swojego kraju. Gdy wspomnę teraz ich ówczesne dyskusje, ciekawość, z jaką wyrywali sobie ostatnie wiadomości, pytania, które zadawali swoim nauczycielom, wydaje mi się, jakbym widział małe, ale zorganizowane już społeczeństwo, przedwcześnie dojrzałe o kilka lat. Wpływał też na to dobór nauczycieli, często zresztą się zmieniających. Byli to przeważnie działacze niepodległościowi różnych obozów ideowych z różnych części rozdartej ojczyzny, którzy pod pozorem pełnienia obowiązków nauczycieli spełniali swe ważne zadania w ukryciu przed zaborcami. Zapładniali nas swymi ideami, często przechodząc do porządku nad tym, że na lekcji rysunków mówiło się o założeniu i celach Ligi Morskiej i Kolonialnej, a cała lekcja języka polskiego minęła na przykład na elementarnym wykładzie o socjalizmie polskim. Wielu spośród kolegów moich z tych czasów oddało życie za ojczyznę. Dwóch z nich zginęło śmiercią lotnika, inni w obozach niemieckich. Dwaj Polacy pochodzenia żydowskiego zostali zamordowani w getcie. Wszyscyśmy czerpali z tego kryształowego źródła siły moralnej,
jaką w owych czasach przełomu dziejowego reprezentowała polska szkoła. Mijały lata wojny. Warszawa zmieniła okupanta na miejsce Rosji, która obiecywała Polsce zjednoczenie jej ziem pod berłem carów za cenę krwi i mięsa armatniego. Przyszli Niemcy, którzy za tę samą cenę ofiarowali fikcję niepodległości w granicach kilku województw centralnych. Zmieniły się mundury, zmieniły się dekoracje i oszukańcze frazesy. Pozostała ta sama twarda rzeczywistość. Polska wciąż jeszcze była w niewoli, a na jej ziemiach wciąż toczył się najkrwawszy bój o przyszłość świata. Przestałem się już uczyć języka rosyjskiego, nowe władze tego zakazały, ale w mej dziecinnej pamięci znaki rosyjskiej mowy utrwaliły się o tyle, że w 30 lat później, gdy w więzieniu w Moskwie stanąłem przed sowieckim śledczym, byłem uzbrojony przynajmniej w kilka słów rosyjskich, a później w języku tym prowadziłem nawet swą obronę. W 1916 roku wstąpiłem po raz pierwszy do tajnej organizacji. Zwała się Narodowy Związek Koleżeński. Byłem tam najmłodszy wiekiem i nieraz musiałem się nasłuchać wielu na ten temat docinków od starszych kolegów. W ogóle przez długie lata wielką moją chorobę stanowiło, że byłem za młody, ale z biegiem czasu każdy się z tej choroby wyleczy i już dzisiaj raczej wzdycham, że jestem tak posunięty w wieku. Wtedy jednak cierpiałem ogromnie w swej ambicji i starałem się przez swe wysiłki i zainteresowania dorównać na gwałt swoim starszym kolegom. Gdy wspomnę ówczesne niekończące się dyskusje na temat statutu związku, regulaminów, jego komisji i porządku obrad, cisną mi się na myśl porównania z niedawnymi jeszcze obradami Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Taki sam był mniej więcej poziom dyskusji i takie samo święte przeświadczenie, że od rozstrzygnięcia, czy dane zagadnienie nosi charakter proceduralny, czy merytoryczny, czy wniosek jest nagły, czy też formalny, zależą losy sprawy polskiej, niemal losy świata. Życie jednak płynęło swoim wartkim nurtem i nie mrugnęło okiem nawet na chwilę w stronę mych młodzieńczych projektów, regulaminów, procedur i uchwał. W roku 1917 Niemcy, rozłożywszy Rosję przy pomocy nasłanych tam w zaplombowanych wagonach przywódców komunistycznych, zawarli z nimi pokój brzeski. Znowu przy tym ofiarowali Rosji szmat ziemi polskiej. To dzielenie się żywym łupem powtarzało się już od lat stu kilkudziesięciu i miało się ponowić w roku 1939, kiedy spółka hitlerowsko-bolszewicka znów rozszarpała odrodzone państwo polskie. W lutym 1917 roku Warszawa zawrzała. Wybuchły groźne manifestacje. Wziąłem w nich udział już jako zorganizowany członek społeczeństwa i wtedy po raz pierwszy powędrowałem do więzienia w Cytadeli. Inne to jednak były czasy jeszcze. Czynu mego nie potraktowano poważnie i wprędce zostałem wypuszczony na wolność. Koledzy za to poczęli mnie bardziej szanować i to był mój dorobek. Bo w Polsce od kilku pokoleń tak się już układają dzieje, że nobilitacja na działacza społecznego uzyskuje się dopiero poprzez Sybir, więzienie czy obozy koncentracyjne. 11 listopada 1918 roku byłem jak zwykle w szkole. Chodziłem wtedy do szóstej klasy gimnazjalnej, miałem niecałych 14 lat. Po pierwszej lekcji, nadany sygnał przez starszych kolegów, zebraliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej, by się tam dowiedzieć, że właśnie rozpoczęło się rozbrajanie Niemców na ulicach. Niezapomniana to była chwila, gdy z ust tysiąca blisko młodzieży
popłynęła pieśń. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie było takiej siły, która by nas powstrzymała. Rzuciliśmy się na ulicę i jak kto mógł i czym mógł atakował zbaraniałych żołnierzy niemieckich, którzy w olbrzymiej większości poddawali się biernie losowi. Zorganizowano straż o charakterze milicyjnym, złożoną z młodzieży starszych klas szkoły średniej pod nazwą Pogotowie Młodzieży. Nałożyliśmy żółte opaski, na ramionach dźwigaliśmy karabiny po niemieckie, u boku każdego z nas zwisał bagnet. Dowodziłem jednym z takich oddziałów. Ileż było dumy, a ileż przy tym radości, po cichu tu się przyznam. Nieraz i z tego powodu, że w tak historycznej godzinie nie trzeba było przez dłuższy czas odrabiać lekcji. Zapamiętałem jeden szczególnie podniosły moment z mojej służby w tej dziecięcej milicji. Było to, kiedy do Warszawy triumfalnie zjechał wraz z pierwszą misją ambasadorów państw sprzymierzonych Ignacy Paderewski. Widziałem w swoim życiu dużo tłumnych manifestacji, zarówno najbardziej spontanicznych, jak i najlepiej przygotowanych. Jak się stało modne w dobie ustrojów totalnych. Jednak tak żywiołowej manifestacji wielu setek tysięcy ludzi na rzecz wolności ich kraju, na rzecz łączności z Zachodem i jego rzymską cywilizacją nie przeżywałem nigdy. W rękach manifestantów rozświetlało mroki nocne wiele tysięcy pochodni. Patriotyczne pieśni towarzyszyły nieprzerwanie oznakom entuzjazmu. Tłumy przelewały się po ulicach Warszawy do rana. Na czele oddziału honorowego młodzieży uczestniczyłem w powitaniu Ignacego Paderewskiego na dworcu. Brałem udział w wyprzęganiu koni i wciągałem wraz z tłumem jego powóz. Wróciłem do domu bardzo wzruszony. Matka troskliwie wsunęła mi rękę za kołnierz i wyczuła podwyższoną temperaturę. Istotnie, w takim wieku reaguje się jeszcze żywiołowo na wszystko, co piękne i wielkie. Powoli wróciliśmy do zajęć szkolnych. Rankiem chodziliśmy normalnie na lekcje, po południu odrabialiśmy zadane tematy, a wieczorem w organizacjach, w czasie pogadanek, niekiedy nawet i na wiecach publicznych, uzupełnialiśmy swe wykształcenie obywatelskie. Jako ośmioklasista pojechałem na wakacje do swego przyjaciela Stanisława Frylicha, do jego rodzinnego majątku. Było to już w 1920 roku. Piękne to były wakacje wśród lasów, ciągnących się jednolitym pasem kilkadziesiątków kilometrów. Szereg pięknych stawów urozmaiciło krajobraz. Był to idealny teren do wielogodzinnych wycieczek konnych. Wychowany na bruku wielkomiejskim z niezwykłą przyjemnością uprawiałem ten sport, zazdroszcząc swemu przyjacielowi, który tak swobodnie władał koniem i tak dziarsko się na nim trzymał. Ranki spędzając na przejażdżkach i kąpieli, po południu za to oddawaliśmy się lekturze. Naszym przywódcą duchowym był Roman Dmowski. Jego myśli nowoczesnego Polaka systematyzowały i pogłębiały naszą świadomość narodową i torowały drogę do właściwego rozumienia obowiązków publicznych. Jest w tej książce ustęp zaczynający się od słów „Jestem Polakiem”. Mówi on o tym, że każdy, kto należy do tego narodu, korzysta z dobrodziejstw jego dorobku i zasług historycznych. Zarazem jednak musi brać odpowiedzialność za wszystkie jego błędy i trudności. Każdy, kto jest Polakiem, musi kochać naród taki, jaki jest i dźwigać zań odpowiedzialność, pracując zarazem nieustannie nad jego podniesieniem, dziś i w przyszłości, i w każdym momencie jego egzystencji. Niewątpliwie obok dzieł Henryka Sienkiewicza myśli nowoczesnego Polaka najbardziej ukształtowały mój narodowy światopogląd. Respekt i uznanie dla Romana Dmowskiego wyrażaliśmy
razem z moim przyjacielem w ten sposób, że w najbardziej widocznym miejscu, w gabinecie pięknego, szlacheckiego, modrzewiowego dworku, umieściliśmy jego portret. I jeśli któraś z panienek, a nadchodził już wtedy moment, kiedy zaczynałem się nimi interesować, chciała trafić do naszych serc, musiała otoczyć portret świeżym wieńcem z dębowych liści. Były to dni, gdy po triumfach młodego oręża polskiego, wiedzionego ręką Piłsudskiego aż za Kijów, wielka nawała bolszewicka przerwała szczupłe siły Polski i szerokim korytem posuwała się ku rdzennym ziemiom polskim. Co dzień rano, nie czekając na pocztę, mknęliśmy konno do najbliższego miasteczka po gazety i ostatnie wiadomości. Co dnia z coraz większym niepokojem śledziliśmy komunikaty wojenne wskazujące na szybkie posuwanie się wroga w głąb kraju, aż wreszcie w wyobraźnię naszą uderzyła odezwa Komitetu Obrony Państwa, wzywająca wszystkich zdolnych do noszenia broni do szeregów. Popołudnie tego dnia spędziłem pod okiem mego przyjaciela oraz zaufanego stajennego na generalnej próbie, jak wyglądają moje postępy w jeździe konnej. Czy umiem na komendę i bez strzemion wskoczyć na siodło? Czy będę zdolny odbyć konno trudy wojenne? Stwierdziliśmy bowiem obaj w trzeźwym obrachunku, iż nie starcza nam jeszcze sił na wielkie marsze piesze w rynsztunku bojowym. Na koniu to co innego. Jeszcze się z wrogiem porachujemy. Noc spędziliśmy bezsennie, rojąc na przemian o naszych planach, debatując gorąco o niebezpieczeństwie grożącym krajowi, to znowu szukając argumentów nieodpartych, które by wytłumaczyły rodzicom naszą decyzję wstąpienia do wojska. Nazajutrz byłem już w Warszawie, gdzie zastałem zapłakaną matkę, którą właśnie starszy mój brat zawiadamiał o swym niezachwianym postanowieniu, takim samym jak mnie prowadziło. Ba, w kilka dni później przyjechał najmłodszy mój brat, który liczył wówczas zaledwie 13 lat i również zaciągnął się do służby harcerskiej. Spełniał swe obowiązki przez szereg miesięcy w okresie grożącego krajowi niebezpieczeństwa, pracując jako łącznik. Młodzież szkolna stolicy, u której bram stały już hordy bolszewickie, zorganizowała też swój Komitet Młodzieży Obrony Państwa. Na Wielkim Wiecu tysięcy chłopców zabrałem po raz pierwszy publicznie głos. Argumenty starszych, a i rozbudzający się powoli krytycyzm spowodował, iż wzywając kolegów do wypełnienia obowiązku, równocześnie przestrzegałem, by na front szli nie po to, by zapełniać tam niezbędne dla walczących miejsca w szpitalach, lub aby być jedynie ciężarem dla tych, na których spoczywa odpowiedzialność za losy walki. Dlatego przed powzięciem decyzji każdy winien rozważyć, czy jego siły i zdrowie pozwalają iść na front, czy też raczej w inny sposób należy się posłużyć sprawie zwycięstwa. Wybrany zostałem do prezydium tego komitetu wraz z późniejszym adwokatem Mieczysławem Przyjemskim, zamordowanym w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym i z młodym, wybijającym się działaczem socjalistycznym Stanisławem Dubois. Już wtedy po raz pierwszy odczułem, co to jest intryga polityczna i jak bardzo wygrane może być przeciwko człowiekowi wypowiadanie najszczerszych, a niekiedy najsłuszniejszych nawet poglądów, jeśli nie są popularne. Już w kilka dni po wspomnianym wiecu wyczułem u niektórych moich kolegów znaczną oziębłość wobec mnie. Jeden z nich, usłużny, wyjaśnił, że moje przemówienie publiczne potraktowane zostało jako motyw do akcji przeciwko mnie, jako temu, kto uchyla się od frontu. Miałem wówczas lat 16 i byłem po 3 zapaleniach płuc. Komisja poborowa z uwagi na wiek i stan zdrowia uznała mnie za zdolnego do służby wojskowej jedynie bez broni. W dowództwie okręgu korpusu w Warszawie szybko awansowałem na szefa oddziału przepustek wojskowych.
Gdy jednak posłyszałem taką interpretację mojego przemówienia, tego samego dnia zgłosiłem się do przełożonego chorążego, meldując swoje odejście na front. Ofuknął mnie, powiedział parę przykrych słów o smarkaczach i odesłał do roboty. Byłem zrozpaczony, ale znalazłem inny sposób ratowania swego honoru. Wiedziałem, że jedna z sekretarek szefa adiutantury dowódcy okręgu korpusu, bardzo przez niego ceniona, mile reaguje na moje wejrzenia. Gdzieś w korytarzu, w nastroju serdeczności, wyłudziłem od niej zobowiązanie, iż urobi adiutanta w duchu moich życzeń. Po tym przygotowaniu, meldując się z wystawioną już na moje imię przepustką, zakomunikowałem mu zamiar pójścia na front. Pan jest ochotnikiem, pan chce służyć ojczyźnie. Adiutant przyjął mnie mile i podpisał przepustkę. Kwestią tylko było, do jakiego mnie przydzielić oddziału, bym się udał wprost na front bez uprzedniego wyszkolenia wojskowego. Ze względu na zdrowie bałem się, że trudów życia koszarowego nie przetrzymam. W ostatniej chwili przyszedł mi na myśl jeden z tych, którzy w 14 roku organizowali nasze zbiórki dziecinne, a o którym wiedziałem, iż służy w pociągu pancernym LB. 16, mściciel, gdzieś na froncie. Ten mi pomoże, pomyślałem sobie i uzupełniłem przepustkę poleceniem udania się do miejsca postoju mściciela. Jeszcze 2 dni spędziłem w Warszawie, bo choć posiadałem już numer i uzbrojony byłem w karabin, bagnet i dokumenty, wciąż jeszcze nie miałem odwagi przyznać się rodzicom. Dotarłem do pociągu pancernego między Lublinem a Zamościem. Z niewielkiej odległości dochodziły odgłosy regularnej wymiany strzałów artyleryjskich. Wszędzie dookoła widniały ślady świeżo ukończonych walk. Zniszczone wagony kolejowe, porzucony sprzęt wojenny, trupy końskie, usypane dopiero co mogiły i drewniane krzyżyki z wyrytymi śladowo, koślawo nazwiskami wskazywały, że jestem u celu podróży. Załoga bojowa wróciła właśnie z linii frontu, przywożąc ze sobą kilku rannych i zwłoki 2 towarzyszy. Dowódca przyjął mnie uprzejmie i za wstawiennictwem mego przyjaciela, którego szybko odnalazłem, zaliczył do plutonu szturmowego. Rozpocząłem regularne życie żołnierza frontowego. Właściwy pociąg pancerny składał się z dobrze opancerzonej lokomotywy idącej w środku, z kilku takichże wagonów dla oddziału szturmowego, uzbrojonego w karabiny maszynowe, a w owych czasach także i ręczne, z 2 lub kilku wagonów artyleryjskich i amunicyjnych, z przodu zaś i z tyłu pociągu doczepione były platformy z narzędziami i materiałem do napraw. Ale prócz tego był pociąg towarowy, który zastępował normalne koszary i był punktem zaopatrzenia pociągu pancernego. Stał on w pewnej odległości od pierwszej linii boju. Co kilka dni bojowy stan pociągu pancernego zawracał do koszar, nabierał paliwa, zapasów żywności i nową amunicję, wyrzucał z siebie wymęczoną w boju załogę, a jej miejsce zajmowali nowi, wypoczęci już żołnierze. Przez pierwsze dni trudno mi było znaleźć wspólny język z moimi nowymi kolegami. Byli to wykolejeńcy życiowi, rodem z dalekich kresów Rosji. Na 17 żołnierzy, którzy spali obok mnie na pryczach, przymocowanych w 3 rzędach do ścian wagonu, niewielu tylko umiało czytać i pisać. Najmłodszy z nich był o 10 z górą lat starszy ode mnie. Każdy z nich miał już za sobą 6 lat wojny i tułaczkę po Rosji, Rumunii i innych krajach. Przeszli rewolucję na wschodzie i rzeź. Rabunek był w ich oczach zjawiskiem niemal zwyczajnym. Służyli dobrowolnie odradzającej się Polsce, bo instynkt patriotyczny trzyma się duszy polskiej najtrwalej. Ale te 6 minionych lat przygłuszyło w nich niestety wiele z instynktów moralnych. Przede wszystkim nie mogłem się z nimi porozumieć. Na każde zwrócenie się nader uprzejme, proszę pana, może pan będzie łaskaw, spotykałem się najczęściej z formą odpowiedzi, jakiej nie rozumiałem,
a jaka swą ordynarnością wprost mnie przerażała. Był to ów znany, koszarowy język żołnierski, który kilkunastu plugawymi, bezsensownymi wyrażeniami zastępuje wszystkie pojęcia potrzebne do porozumiewania się w tych prymitywnych warunkach życia. Funkcję jedzenia w tym języku oddaje się w tym samym wyrażeniem, co funkcje fizjologiczne zgoła innej natury, a zniekształcone słowo matka łączy się jednym tchem ze słowem kurwa. Już na drugi dzień poczułem się uwolniony od wszelkich zapasów czekolady, bielizny i wszystkiego tego, co matka przygotowała mi troskliwie na wojenną tułaczkę. W kilka dni później w nocy zbudziło mnie przeciągłe wołanie alarm. Według regulaminu służby winienem był w tym wypadku w ciągu kilku chwil być gotowym do objęcia służby w wozie pancernym. Zerwałem się więc z górnej pryczy i znalazłem się na podłodze wagonu. Był to jednak alarm fałszywy. Żołnierze, moi towarzysze, zapragnęli mego udziału w zabawie towarzyskiej, której nazwa pochodzi od określenia tylnej części ciała ludzkiego. Jeden z towarzyszy zasłonił mi oczy i zmusił do obnażenia się z tyłu. Pozostali walili pięściami w eksponowany w ten sposób cel jak w bęben. Musiałem zgadywać, od którego z 17 kolegów otrzymałem uderzenie. Dopóki się to nie udało, dopóty moja biedna starsza pani puchła. Jak zresztą przypuszczam, nieco mnie przy tym oszukiwano. Dość, że przez szereg dni potem nie byłem w stanie usiąść, a na twardych deskach pryczy leżeć mogłem jeno na brzuchu. Instynkt wchodzącego dopiero w życie chłopaka podpowiadał, iż muszę umieć wytrzymać wszystkie te przykrości z uśmiechem i że nie wolno nikomu się poskarżyć, inaczej przepadnę. Uśmiech w stosunkach ludzkich to broń niezawodna. Rozbraja ona przeciwnika skuteczniej od jakiejkolwiek oznaki gniewu czy zniecierpliwienia. Znamionuje wyższość duchową, której niemal zawsze po pewnym czasie poddają się ludzie słabsi kulturą duchową, choć czynią to często wbrew swej woli i nawet z irytacją. Uśmiech wzmaga siłę wewnętrzną, gdy chodzi o przetrwanie najtrudniejszych, a niekiedy i najpodlejszych sytuacji, jakie człowiek w walce z człowiekiem wymyślić potrafi. Powoli zaaklimatyzowałem się w tym nowym dla mnie środowisku, przestałem razić żołnierzy swoją delikatnością form, filigranową fizyczną postawą, przeciwnie, polubili mnie, otoczyli opieką w trudnych, nieraz wojennych warunkach i otworzyli swe serca. Przy ognisku wieczorami nasłuchałem się dziwnych opowieści, wobec których najbardziej fantastyczne przygody rozbójnicze, czytywane w książkach dla młodzieży, wydawały się nikłe i mało interesujące. Ale w tych opowieściach było też tyle ludzkiego bólu. Tyle podświadomego szukania prawdy, tyle tęsknoty za innymi poza wódką i dziewczyną wartościami życia, iż pojąłem, że człowieka sądzić nie można tylko według jego zewnętrznej skorupy. W ciągu tych miesięcy wojny zaczerpnąłem z życia wiele doświadczeń. Gdy po dłuższym pobycie na linii frontu zajechaliśmy wreszcie do Brześcia nad Bugiem, większość załogi pociągu pancernego otrzymała przepustki na miasto. Zdziwienie moje było wielkie, gdy wracając z łaźni ujrzałem na jednej z ulic tego wyludnionego wówczas grodu prawie wszystkich moich kolegów stojących w oczekiwaniu czegoś w ogonku. Wyjaśnienie, jakie otrzymałem, było wówczas dla mnie rewelacją. Wszyscy oni czekali swej kolejki do dziewczyny publicznej, która za każdym razem wylewała przez okno na ich głowy brudną wodę z miednicy, zaśmiewając się głośno ze swego dowcipu. Kiedyś nasz pociąg towarowy przesuwał się zwolna opodal frontu. Podbiegła do wagonu, w którym mieszkałem jakaś kobieta, jeszcze dosyć młoda, i prosiła o kawałek chleba. Wciągnięto ją do wagonu i nakarmiono do syta. Przysłonięto nieco ręcznikiem jedną z prycz i na niej rozpoczęły się miłosne karesy. Zaproszenie do Moskwy. Taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.